lat znajdują się w opozycji do urzędujących władz. Chcemy wyrazić szacunek i uznanie dla tego, co te władze poprzednia i jeszcze poprzednia ekipa pozytywnego zrobiły. Zrobiły dla miasta, dla regionu. Natomiast uważamy, że zarówno miasto, jak i powiat powinien dużo lepiej wykorzystywać swoje szanse. To nie jest kwestia, proszę Państwa, tylko samych inwestycji. Oczywiście jest to ważne, ale wcale nie najważniejsze. Mówię to nie bez kozery, jako ten, który od wielu, wielu lat właśnie w tychże inwestycjach poniekąd się specjalizuje. Chodzi o to, aby nie było patologicznych przypadków działalności starostwa, a przecież wiemy, że takie są. Sytuacja, kiedy jest mobbing w stosunku do pracowników, kiedy jest podsłuchiwanie, jest sytuacją skandaliczną, która wyróżnia głównie inny minus na forum całego kraju. Również to jest bezwzględna dbałość o finanse publiczne. Z przejrzystością finansów publicznych jest tak, że w tej chwili mamy koniec kadencji, a prokuratura bada sprawę największej inwestycji powiatowej. Jak się to skończy, zapewne dowiemy się dopiero po wyborach. Uważamy, że najwyższa pora, żeby tutaj wprowadzić raz, że porządnych menadżerów, a dwa, że ludzi uczciwych, no, którzy też będą niejako odpowiedzialni za to, co robią, bo nie jest, praca samorządowa nie jest pracą prostą. Chciałbym podkreślić również, że marzeniem naszym jest dobra współpraca, tak jak w naszej nazwie, Bochnia i Ziemia Bocheńska razem. Dobra współpraca miasta z ościennymi gminami, bo tutaj też ostatnio sukcesów nie było, a wielka szkoda.